Starosta kępiński Witold Jankowski poinformował, że w najbliższych dniach zostaną sfinalizowane porozumienia z 6 gminami dotyczące współpracy realizacji inwestycji drogowych. Jak zaznaczył starosta powiatu kępińskiego, współpraca powiatu z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych układa się bardzo dobrze. W określonych wspólnie odcinkach dróg między gminą a zarządem doszliśmy do takiej konkluzji, która droga ma być robiona, w jakiej gminie. I po tej analizie, też chcę to podkreślić, wspólnej analizie doszliśmy do takiego wniosku, że te drogi w takim zakresie będziemy wspólnie, chcę jeszcze to raz bardzo mocno powiedzieć, wspólnie będziemy realizować przy takim założeniu, że też będzie wspólne finansowanie. Starosta Jankowski zaznaczył, że niebawem powstanie szczegółowa lista planowanych inwestycji i w jakim zakresie będą prace remontowe przebiegać. Ideą wspólnych przedsięwzięć jest to, że współfinansując inwestycje drogowe, można osiągnąć nieporównywalnie większy zakres prac niż samodzielnie. Mieszkańców powiatu nie interesuje, kto jest właścicielem drogi, lecz w jakim jest ona stanie. Na zasadzie partnerstwa powiat w gminie Baranów wykona chodnik długości 800 metrów przy drodze powiatowej w Słupi pod Kępnem. W gminie Bralin wymieniona została stara nawierzchnia chodnika z płytek betonowych przy ulicy Namysłowieckiej w Bralinie oraz bieżący remont drogi powiatowej od Czermina do granic powiatu. W gminie Łęka Opatowska wykonana zostanie nakładka bitumiczna na odcinku 500 metrów od mostu na rzece Pomianka w kierunku miejscowości Lipie oraz powstanie chodnik od skrzyżowania z Krajową 11 do wjazdu do Łęki Opatowskiej. W gminie Perzów kontynuowana będzie budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kozie Wielkiej. W gminie Rychtal powstanie chodnik w Drożkach od zjazdu z kościoła do wysokości bloków mieszkalnych. Gmina Trzcinica także będzie z powiatem kępińskim budować nakładkę bitumiczną o długości 400 metrów na drodze z Trzcinicy do Piotrówki. Poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi zostanie także zmodernizowany 200-metrowy odcinek w Piotrówce. Opracowywane są dokumentacje projektowe na realizację przedsięwzięć w gminie Kępno. Chodzi o drogę Kępno-Krążkowy-Rozalka, Mikorzyn oraz w gminie Perzów Trębaczów Zbyczy na Drożki. W fazie końcowej znajdują się również opracowanie dokumentacji na drogę Opatów Biadaszki do naboru w Świba.